Cześć, witajcie! Dzisiaj mam zaszczyt was powitać w nowej grze na moim kanale. Jest nią gra Conan Exile, czyli Wygnaniec. Jest to gra z rodzaju tych survivalowych. Można właśnie przyrównać między innymi do Ark Survival Evolved, czy też właśnie, jak to się nazywało. No inny gier typu survival. Miałem jeszcze jedną gierkę, ale zapomniałem. O, Kings, Reign of Kings, coś takiego. Też swoją drogą fajna gra, czy też Rust i tak dalej. Pierwszy odcinek postanowiłem nagrać na własnym lokalnym serwerze z podkręconymi mnożnikami na maksa, tak, żeby to się wszystko ładnie, przyjemnie zbierało na odcinkach i żeby nie trzeba było dużo czasu na tym spędzać. I nie wiem, czy chcecie taką serię na singlu, żeby zobaczyć, jak to tam wszystkie przedmioty, jakie są i tak dalej, bez samej rozgrywki z innymi graczami, czy też wolicie na przykład z innymi graczami rozgrywkę. Z tego co wiem, z moich znajomych posiada na razie tylko Flotar tę grę. Także jeśli byłoby możliwość gry w kilku, więcej osób niż dwie, to trzeba czekać, aż chłopaki tego dostaną. Także no na razie we dwóch to by było ciężko. Ogólnie dla miłośników kusiek ta gra pozwala na modyfikowanie długości swojego przyrodzenia. Niestety tutaj dla tych wszystkich fetyszystów, którzy chcieliby to zobaczyć, musiałem to zakryć, bo jak wiecie, YouTube by mnie zbanował za takie rzeczy. Dobra, zacznijmy od stworzenia swojej postaci. A mamy tutaj kilka ładnych klas. Znaczy nie jestem w świecie Conana zbytnio i no nie wiem, która jest lepiej, ale no dobra. Brutalne najazdy, to mi się podoba. Bądźmy Cymeryjczykami. Wyznanie, z tego co wiem, Krom. On tutaj jest Bóg, który nie wymaga religii, nosi, także powiedzmy, że to jest nasz Bóg. A głos losowo... Dobra, miejmy taki, będzie śmiesznie. Oczywiście weźmy... O kurde, wygląda jak Khal Drogo trochę, ten gość, takie ma oczy. A dobra, stwórzmy jakąś postać, nie wiem, tutaj dajmy Irokeska, jako że ja sam mam Irokeska, a wiem, że Irokes jest gdzieś tutaj. O, ślicznie, powiedzmy. A i czarne włosy, bo takie mam, sam mam czarne. Ciemne brwi, no zobaczcie, Khal Drogo normalnie. Dodatki, cienie pod oczy. Tak, takie będą takie, wiecie, no, wzbudzają respekt teoretycznie. A czy możemy brodę zapuścić? Nie ma zarostu. Pewnie jeszcze nie ma, ale będą. Nie lubię się bawić tym jakimiś suwakami, żeby określić szerokość szczęki, także olejmy to i tak przecież nie będziemy patrzeć na swój ryj. I można sobie, mówię, określić przyrodzenie, żeby mieć po kolana, chociaż tego tu nie widać, ale fajnie się tam no no, mniejsza. Nie będę mówił. I oczywiście weźmy to, pakujmy sobie cyc, jakbyśmy pomki na stop robili. A dokończmy, dobra. Zostaliśmy skazani na śmierć i nie wiem w jakim sposobem i sobie mnie to nie interesuje. Wydostajemy się z tego z krzyża. Dobra, tak jak mówiłem, wszystkie liczniki mam tu podkręcone. Znaczy no, u mnie gra może nie jest na największych detalach, wręcz na średnich detalach, ale no inaczej mi nie chodzi zbytnio dobrze, także no musimy się to... Chociaż jakbym włączył synchronizację pionową, tu dał na wysoką, zastosujmy, trochę to będzie błąd. Nie no, nawet to jakoś działa. O nie, to jakoś teraz ładnie wygląda. Dobra, zostawiam przy tym. Jak widzicie, zbieram wszystko, mam razy 10, także no to jest takie delikatne oszukaństwo z mojej strony, no ale jak mówiłem, żeby wygodniej się nagrywało, takie rzeczy musiałem poczynić. Dlatego mówię to wam, żeby teraz, żeby nie było, że jestem jakimś oszukistą. No oczywiście detale chyba trochę są za wysokie. Dobra, awanse na kolejny poziom też przyspieszone są, więc to jest bardzo fajne. Bo dostajemy... Ole! Tam fajne są refleksje światła. Dobra, pozbierajmy wszystko. Tut i mamy ekwipunek. Jezu, koleś mi to gada. I możemy sobie gdzieś tam dodać wszystkie znaczki. Mamy 9 dostępnych punktów. Kurde, to za szybko to idzie wszystko. No ale zbadajmy. Zbadajmy jakieś doświadczone, co tu jest. Ognisko. Akolita Miry, tego chyba niepotrzebne. Najemnik, dobra, tutaj. Jezu, gada mi tu jakiś typek, no zamknij pysk. Musimy tu wszystko poddać. Drewniana skrzynka, tu też się przyda. Odlok razy 2, ok. A co to jest w ogóle? Tego no nie wiem, no ale no... Zbudujmy wszystkie rzeczy. Dobra, tu jest chyba już wszystko, co mogę się zebrać. Wszystkie takie ciekawe rzeczy. Aha, dobra, ustawiłem też, żeby się odradzało w miarę szybko. Także jak widzicie, całkiem szybko tutaj się rzeczywiście odradza wszystkie rzeczy. Nie możemy zebrać tutaj żadnej włóczni ani nic, to jest trochę smutne, ale możemy coś skraftować już.
Na przykład, nie, bo nie mamy gałęzi, czyli nic sobie nie możemy, ale to możemy skraftować. Czyli jakiś tam ciuszek, no to skraftujmy ciuszki, bo ciuszki są potrzebne. Dobra. Pozbierajmy kamienie i jeszcze musimy pozbierać trochę gałęzi, bo one nam pozwolą na zbudowanie tego, kilofa. Tak, kilof to jest coś, co się raczej nam może przydać tutaj. Nasza postać wygląda w tym momencie tak, jeszcze mu tam furgocze, ale spaliłem jedną rzecz. W ustawieniach serwera dałem nam mnożnik czasu budowania, zaznacz na najmniejszy, dałem na największy. A i teraz wszystko się robi 5 godzin i takie uproszczenie widzicie z mojej strony, takie kurde uproszczenie. A i teraz co, czy ja mogę to zmienić? Panel administratora. Uwaga, zobaczmy, nie, ja sobie mogę tylko tutaj dodać parę rzeczy. Ale czy mogę na przykład tutaj zmienić ustawienia tego serwera? Chyba nie mogę. A no nic, no nic, no nic, dobra, będziemy musieli sobie jakoś z tym poradzić teraz, chociaż to będzie trochę wrzut na dupie, szczerze wam powiem. Dobra, to widzimy się za chwilkę, ja to naprawię. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Oczywiście spieprzyłem i dałem inną fryzurę tego głównemu gościowi, bo musiałem zrobić to wszystko od początku. Teraz kraftowanie trwa o wiele krócej, bo w zasadzie 100 razy krócej, bo kiedy tamten mnożnik miałem ustawiony na zwiększenie razy 10 czasu kraftowania, tak teraz mam zwiększony razy 1/10, także no to jest spora różnica. Dobra, ogólnie chciałem teraz stworzyć kilof. Kilof i siekierę. Siekiera i kilof to wydają się całkiem spoko rzeczy jak na teraz. Możemy tworzyć jakieś mury z piaskowca. Mur z piskowca. I inne rzeczy, ale to zajmijmy się, jak dojdziemy do takiej jakby oazy. Ojej, to widzę, że jednak wypada chyba zmienić na średnie detale, bo nie za bardzo to jakoś chcę ładnie tutaj hulać. Może antialiasing sobie w ogóle wyłączmy, bo on może trochę zamulać. Jakoś o silności. Fajnie jakby była taka. Odległość oświetlenia też może sobie dajmy nawet na niską, bo czemu, po co by mieć wysokie? Przetwarzanie końcowe, dobra. Zobaczmy, czy to coś zmieni w naszym, w działaniu mojego komputera. Wręcz przeciwnie. Jeszcze gorzej, jeszcze gorzej jest, dobra. Dajmy wszystko na średnio. Cienie, średnie, wszystko średnie tam. Nie będziemy się, tylko roślinność może niech będzie na wysoka. Co? O niskiej wydajności. No dobra, nie wiem co tam napisane, no ale... Okej, okay. Tak może to działać mniej więcej. Jezu, wyglądam jak jakiś kurde ze Szczeka ten król, kurde. Dobra, no oczywiście chwilę wybrałem wcześniej w tą gierkę, żeby ogarnąć jak to się steruje i w ogóle. Ja jestem przeciążony teraz, mam wszystkiego w wuchtę. Wiem, że trzeba iść tutaj, żeby dojść do oazy. Oazy, która... posiada drzewa i pewnie gdzieś wodę, także warto tam iść. Mamy pierwsze straszydełko, całkiem zgrabne. Tak jak mówiłem, nie jestem jakimś fanem świata Conana, nie znam dużo rzeczy, ale wiem, że są tam mega silni ludzie, takie jak Arnold Schwarzenegger i tego typu ziomeczki. Dobra, my tymczasem lećmy tam, gdzie nas wzrok niesie. Warto zrobić jakiś miecz. A o ile możemy zrobić... Mamy sznurek, dobra. Stwórzmy 10 sznurków, tak? Bo to nam potrzebuje 10. I stwórzmy sobie mieczyk kamienny. Okej, okay, teraz możemy się bronić. Wyglądamy co najmniej fajnie. Okej, okay, możemy przypieprzyć mocniej tym mieczykiem, przytrzymując lewy klawisz. Prawy możemy uderzyć z piąchy. Pewnie jest tu gdzieś tarcza. Jest drewniana tarcza, ale co potrzebujemy? Drewno. A drewno tylko z drzewa się da zdobyć. Niestety drewno to nie są gałązki według tej gry, także no... Zróbmy tak. Ale czy... no, dokładnie. znalazłem bukłak z wodą. Od jakiegoś tam poprzedniego więźnia. Dobra, i to jest ta oaza, o której mówiłem. Tu są drzewa, a Jezu, to chodzi. To jeszcze może na niskie zmienię. Boże, mój komputer to jest... Fajni goście jesteśmy, naprawdę. Nam to wygląda jak gówno w lesie, a nam da się zamula. No trudno. Jakoś będę musiał pobawić się z tymi opcjami po nagraniu albo zaktualizować sterowniki, coś. Mam pierwszego ziomka, który jest brzydki. O Jezu, ale dostał na pyrkie. Dobra. Ginie. Przytrzymaj E, by uzyskać więcej opcji. Co możemy z nim zrobić? Możemy zabrać z niego wszystko,
i zostawić otwarte? Aha, czyli zablokować, w sensie, żeby nikt tego nie dotykał. Okej, nosisz zbyt dużo i nie możesz się ruszyć. No trudno, no to trzeba coś wypieprzyć. Jezu, 90 kości z niego zabraliśmy. To jest plus grania na takich, wiecie, na wykokrzonych statystykach. Stwórzmy ognisko. Zachodzi na inny element obiektu. O, tutaj możemy sobie zrobić taką naszą małą osadę. Ognisko. Otwórz. Możemy coś tu upiec, na przykład mięso dzikich zwierząt. Ty, chcesz się bić? Nie wiem, czy się z nim będę chcę bić, bo on wygląda na dość złego. Aha, muszę dorzucić drewienka trochę. No, dorzucę ci gałąź. Czy tu mam? Nie wiem, gdzie to mam. Dobra, zaraz to jakoś ogarnę. A stworzę skrzyneczkę. Skrzyneczka jest potrzebna raczej do przetrzymywania rzeczy. Potrzebuję 100 drewna i 14 sznurka. Sznurku, sznurku, gdzie ty byłeś, sznurku? Tu jesteś, sznurku. Dobra, stworzę 10 i raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem w sumie, ile ma tych sznurków. 14, dobra. I 100 drewna jednostek. No to stwórzmy 100 jednostek drewna. Jedno uderzenie na 30. Dobra. Drzewo sobie poleciało. Jezu, wygląda bez kitu jak ten Lord Farquaad. I mogę sobie stworzyć skrzyneczkę, którą mam pod piątką. Skrzyneczka jest. Więc sobie wrzućmy tam wszystkie rzeczy. Na szczęście chyba nie ma kapa. Że nie można na przykład więcej niż tam ileś stworzyć. Okej, ziarna, trzcina znowu. Uszczelniony bukłak, zostawmy sobie go. Kości i skóra z tego zwierza śmiesznego. I od razu czujemy się lepiej. Dobra, porąbmy trochę drewna. Kurde, może powinienem mniejszą rozdziałkę tu dać, o dwa razy mniejszą, żeby to wszystko jakoś ładniej działało. No, przygotuj się lepiej do następnego odcinka, no proszę mi wybaczyć. Dobra. Stwórzmy w takim razie mur z piaskowca. Wszystko z piaskowca. A co potrzebujemy? Kamienia do tego. No dobra. Skoro kamień, to bierzmy ten kamień. Jesteśmy oczywiście przeciążeni, bo czemu by nie? Ale zbudujemy mury, którymi będziemy się bronić. Mam tu armor's bench, czyli mogę sobie stworzyć jakąś tam, wiecie. Okej, stwórzmy wszystko. Oczywiście już całe mury muszę do istniejącej części budynku. Aha, czyli najpierw pewnie muszę fundamenty strzaskać. A czy to jest fundament? Tak, to jest fundament nawet. Proszę bardzo, mam coś takiego jak fundament. Mam więcej piaskowca? Za mało. Trzeba zebrać. Tutaj jest jakaś wielka larwa. Ej, daj mi swoje mięsko. Już takie fajne mięsko. Chodź tu. Czemu tego nie mogę zebrać? A, no okej. Tak, trzeba to zbierać. Tu mamy naszego piaskowca. I trzymamy go stosunkowo dużo. Znaczy dostajemy, no bo oczywiście mam zwiększone mnożniki. Udźwig, zwiększmy sobie udźwig, żebyśmy mogli udźwigać więcej. Rzeczywiście możemy w ciul więcej. A to fajnie wygląda fizyka niszczenia tych głazów. Tak niszczą, wiecie, no całościowo. Tak na części się fajnie odkładają. Całościowo, tak na części. No, to mądry furman. Dobra. Trzeba fundamenty postawić. Stwórzmy 7. Jak wygląda fundament? On jest duży, on jest taki. No stosunkowo duży, wam powiem. Dobra, postawmy je sobie gdzieś tutaj. Okej, możemy sobie je teraz stawiać jeden przy drugim. Zróbmy na razie 9 na 9. No ale potrzebujemy mamy więcej rzeczy. A potrzebujemy dokładnie więcej czego? Kamienia pewnie. Tak, więcej kamienia. Więcej kamienia mi trzeba. Na szczęście mam odradzanie, czy ten rejt odradzania dosyć duży, także nie będzie problem chyba, żeby to ogarnąć. Dobra, potrzebujemy tego i musimy stworzyć jeszcze dwa. Dobra, pod siódemką mamy to. Okej. Pod szóstką mamy ścianę. Dobra, nawet dom to przypomina. Jako taki, ale zawsze. Kurde, tam jest jakiś brzydki jegomość. On nie wiem, czy nie będzie chciał zaatakować. Chyba to jest w miarę przyjazny, bo on już. Kurde, tam jest jakiś posąg. Nie wiem, czy to dobrze, czy tam jest jakiś posąg, czy to źle. Mam sobie już nawet sypoć. No zobaczcie, jak jestem kozak. Dobra. Weźmy framugę, oczywiście, zbudujmy. I nie wiem, ile tego. Pod ósemką, tak? Mam framugę, super. Dajmy ją tutaj. Tylko z której strony?
A, odbudujmy od wewnątrz, żeby to było mniej więcej jednolite wszystko. Pod szóstką, dobra, to... O, nawet jest pokazane, gdzie jest front. Z drugiej strony, hehe. Dobra, jeszcze dwa, jeszcze dwie ściany. A ciekawe, czy na dachy, mam sufit z piaskowca. Dobra, poproszę dachy. Wow, już myślałem, że spieprzyłem to. I teraz mam dach. Też potrzebuję ich 9, stwórz 5, no trudno. Jakoś tam przeżyjemy to. Gdzie mam dach? Tu mam dach. Spoko, szóstka. Jezu, to jest strasznie niskie. Dobra. Między kamieniami daj ta. Jezu, odległość rysowania przedmiotów jest naprawdę epicka. Sorry, jak tego się nie da oglądać. Piszcie, czy da się oglądać, czy się nie da oglądać w takim klatkowaniu. Mam nadzieję, że da. Bo niestety, jak się nie da, to nic nie zrobię. Albo chyba, że zrobi, o tym jeszcze nie wiem. Dobra, mamy wszystko, czego nam potrzeba, oprócz drzwi. I potrzebujemy tego sznurka. Potrzebujemy do tego sznurka, także stwórzmy... A, nie mam oczywiście włókna, bo sobie wszystko dałem do tej walizki. Ja mogę ją zabrać. Rozłóż, anuluj, interakcja. Dobra, nie mogę tak sobie jej zabrać, od tak. Okej, okay, ale stwórzmy najpierw włókno. 10 włókien. I stwórzmy sobie drzwi. Stwórz jedne drzwi. Brawo. Dobry z ciebie Conan, Conanie. 6. Okej, zobaczcie, dzięki zwiększonemu, zwiększonej jak gdyby mnożności tych rzeczy możemy sobie zbudować coś, co byśmy tyrali miliard odcinków chyba, nie? Jest naprawdę. Mnogość kodów jest piękna, znaczy mnogość, no taka wiecie. Nie mnogość, tylko no, użyteczność kodów do nagrywek, bo oczywiście jeśli się gra tak for fun, to raczej nie wskazane jest używanie tych mnożników. Dobra, mamy trochę drewna. Możemy zbudować teraz... możemy? Nie możemy. Jeszcze potrzebujemy kamienia i wziąć trochę z tego, stąd tutaj tych skór. I kamyczków nam potrzeba jeszcze. Ej, patrzcie, oni tak się szybko tu nie respią. Będę musiał iść na poszukiwania. A tak wyglądam. Słodziak ze mnie. Pierwszej kategorii. Dobra. O, już się Kilow rozwalił. Kimow, kurde, się powiedzieć. Okej, okay, ale można stworzyć. 13 możemy stworzyć, tak, że to jest spoko. Grit, co to jest? Stamina, celność, witalność, agility, to jest szybkość. Tak, i siła, dajmy w siłę. To możemy zrobić. Kamenny sztylet, odblokujmy. Lekki napierśnik, zobaczcie, jakie tu rzeczy możemy tworzyć. Osiołek, co? Osiołek. No fajnie, lekka przepaska. Kolumna z piaskowca, nie wiem po co, schody z piaskowca, o to jest bardzo fajne. Wtórna świeca. Subcio. Rama z okta, klinowe bloki, co nam potrzebna? Garbacz, nie wiem czy jest potrzebne, lekkie buty. A odblokujmy sobie, a co? W ogóle wszystko tu odblokowujmy. Nie patrzmy co czym jest. Ważne, żeby mieć odblokowane. Szkoda, że nie można dwuklikiem tego odblokować, a chyba, że można jest ten... Nie, nie można. Ale można w razie co zresetować, także jakbym coś spieprzył, to można to w każdej chwili cofnąć. A czy tamte rzeczy? Nie, tamtych rzeczy nie mam jeszcze. Aha, bo to się tam przesunęło po prostu. Subcio. Dobra, lekkie rękawice. Ciekawe co, czego one potrzebują. Zaraz się to wiem. Ogrodzenie z piaskowca. Możemy tu lepsze, ładniejsze rzeczy robić. Łowca niewolników. Możemy sznurki robić i niewolników łapać. To też jest spoko. Rama łóżka. Bardzo pięknie. Zróbmy sobie łóżko. W ogóle tu jak mi się teraz zasypiło. A rama wyrka, co potrzebujemy? Sznurków oczywiście, no, od nasrania tych sznurków tu potrzebujemy. No ale co mamy robić, no? Jak potrzeba, to potrzeba. Okej, okay, ważne, że mamy kill off. I możemy sobie trzaskać wszystko, pięknie, kamyczkiem. You are caring too much. Fuck me. Czy możemy zrobić raz łóżko? Nie, mamy to łóżko. Mamy to łóżko? Nie mam tego łóżka. Halo, halo. Bo jest na goddamn łóżko. Proszę, zrób mi to łóżko. Czy ja mogę to wywalić? Czy ja to w ogóle coś mam? W sumie mogę awans i udźwig. A, nie mogę udźwigu. Nie mogę udźwigu zwiększyć. No trudno. Wyrzućmy 100 kamienia w takim razie. Nie, gdzie tu jest do wyrzucenia? Czy ja gdzieś tu mogę halo? Czy ja gdzieś tu mogę coś wyrzucić? A, split, drop. Dobra, to mam drop. Zjem trochę owadów. Już.
Nie mogę tego już zjuzować? Dlaczego nie mogę? A tu z tą narwę chcę wpieprzyć. Też nie mogę. Co ja tu mogę? A napiję się wody i co? To mi zejdzie trochę? Nic nie zejdzie. Dobra, wyrzućmy tego kamienia. I chodźmy postawić wyrko. A gdzie jest wyro? Tu jest to wyro. Za piątkę, o teraz też mogę sobie to zrobić. A oczywiście sznurków potrzeba, bo czemu by nie? Stwórz 13. Pięknie, napieprzamy sznurki w trybie maszynowym. Ale tu mamy za to więcej tego, tych sznurków. I możemy sobie tutaj na przykład dać take all split. Dobra, weź te 35, tyle ci starczy. I oczywiście stwórz jeszcze jeden sznurek. I stwórz kolejną skrzynię, którą sobie postawimy. Czy można to obracać? Jest, tak, można, okej. Okay. Bardzo fajny motyw obracania. To jest przydatne. Dobra, mam skrzynkę, trochę krzywo postawiłem, no ale kto by patrzył. Żadna wzorowa pani domu tu nie przyjdzie, nie powie, ale krzywo. Dobra, mamy wyro. Możemy sobie to usłyszeć. Zachowano punkt odradzania. To jest bardzo dobra wiadomość, że zachowano nasz punkt odradzania. Co, jak mamy punkt odradzania, to wpakujmy sobie wszystko tutaj, co mamy. Z kontrolem da się jakoś to tego? Nie. Give all. O, give all, super, zarąbiście. Mamy to. Okej, okay, jeszcze sobie mogę tarczy sobie zmachnąć. Czekajcie, co ja potrzebuję do tarczy? Ja chcę się wybrać teraz i zobaczyć, co tu jest dookoła. Okej, okay, potrzebujesz sznurków i trochę drewna. 16 jednostek drewna. Dobra, walnę to. A i wrzucę to. Oczywiście mi się wszystko otwiera w drugą stronę, bo czemu by nie? W ogóle łuk to też można robić. Swoją drogą kiedyś zobaczymy. A stwórz 10. Tylko 10 mogę stworzyć. A ja potrzebuję więcej do tarczy chyba, nie? Nie, 8. Dobra, zarąbiście. Mam tarczę. Tarczę mam tutaj. Czy ja na przykład mogę sobie za stwórki postawić i... Okej, okay, mam tarczę. Mam wszystko, dobra. Gra jest oczywiście po polsku, jest w open becie, o ile tego nie powiedziałem jeszcze. Okej, okay, mamy tego jegomościa, on jest pancerny. Ej, zostaw mnie! Żółwiu, głupi! Jak to wygląda? O, walka z trzy osoby. O, ty, rozwaliłeś mi... Dobra, padł. Ziomek ginie. Okej, okay, zobaczmy, co tam jeszcze możemy z nim zrobić. Więcej... O, tak! O, mogę go tak! Nie, nie mogę go tak. Dobra. Dawaj mięsko swoje. Smakowite mięso. Patrzcie, mam smakowite mięso z żółwia. Nie, ty uciekaj. Wcale ci nie zabiję kompana. Wow, to jest wysoko! Dobra, wcale mi się nie tnie gra. To jest takie... Tak wam się wydaje. Tam mam jakichś ziomków. Nie wiem, czy są dobrzy ziomkowie. Jeden ma chyba z nich łuk. Tam jest znowu ten koleś z kutangiem. Wow! Oni są źli! Dawajcie, chodźcie na solo, kutasiarze! Chodźcie! Ale mi... Luty sprzedali! No chodźcie! Ale oni są mocni, Boże Święty! Masz po główce! Dobra. O nie, jeszcze tu leci ten kutasiarz. Uuu, ale panie mu rozsadziło. To jest piękne. Tylko szkoda, że tak się kurde zamula. No ale dobra, dajemy radę. Uuu, no i po pani Obamie. Dobra, już po... Już po mnie? Jak to po mnie? Za mało wytrzymałości, ale mi rękę rozsadził. Weźmy wszystko, a co? Dobra, Fullman ginie, w takim razie odcinek też ginie. Serdecznie dzięki za oglądanie. Szkoda, że tak to trochę chodzi, jakby chciało, a nie mogło. Niestety, jak widzicie, jedynie co mogę tu zrobić, to zmniejszyć pola widzenia. I chyba zmniejszyć rozdziałkę jedynie. A no mówię, postaram się to ogarnąć na ostatni odcinek. Piszcie w komentarzach, czy ten odcinek się wam podobał, czy chcecie więcej. A niewykluczone, jak mówiłem, że będzie więcej odcinków z ekipą. No, dajcie upust swojej wyobraźni w komentarzach. To było na tyle, serdecznie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, strzałeczka!